Najwięcej czasu podczas 20 już tej kadencji sesji Rady Powiatu samorządowcy poświęcili dyskusji nad podjęciem uchwały w sprawie podziału środków PFRON-u przeznaczonych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Tych, jak wiadomo, ile by nie było, zawsze będzie za mało, choć w tym roku Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej i tak ma o 500 000 zł więcej. Środki, jakie w tym roku dzielimy, jest to porównywalne z 2008 rokiem, aczkolwiek troszeczkę niższe. Natomiast może wzorując się tabelą w uzasadnieniu, to w 2008 roku mniejszą kwotę stanowiło zobowiązania na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej, na rehabilitację zawodową tylko było 1600 zł. Tych na rehabilitację społeczną 1 028 000, a w tej chwili na rehabilitację społeczną 820 000. Także już tutaj szacunkowe dane wskazują, że środki, jakie mam na rehabilitację społeczną, nie zabezpieczają wszystkich potrzeb w tym zakresie. W ubiegłym roku tylko i wyłącznie realizowane było zadanie z zakresu dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych środków pomocniczych. Natomiast nie było realizowane zadanie w zakresie dofinansowań do likwidacji barier architektonicznych, dofinansowań do turnusów rehabilitacyjnych i również dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki. Te zadania nie były w ogóle w ubiegłym roku realizowane. Nie obyło się naturalnie bez dyskusji, momentami dość emocjonalnej nad zaproponowanym przez Powiatowe Centrum podziałem środków. Oto jej fragmenty. Na pewno zmniejszenie kwoty rehabilitacji na rehabilitację zawodową dla osób niepełnosprawnych z żalem bym to zrobił, dlatego że to jest, z żalem bym to musiał dokonać, ponieważ jest to poza tą wymierną finansową pomocą, to jest jeszcze ta pomoc psychologiczna, gdzie ten człowiek, który mimo swoich niedoskonałości może się realizować. Czy dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i opiekunów w tych turnusach rehabilitacyjnych, może tutaj z 10 tysięcy, żeby zmienić na dodać do tej siódmej pozycji. Nie, no to biorę udział w dyskusji, no jest to głos w dyskusji. Jeśli słyszę, że pani dyrektor PCPR-u zbierała informacje, żeby tworzyć ten projekt budżetu, no to zapytuję, dlaczego tylko z Powiatowym Urzędem Pracy się kooperuje i się zbiera informacje, jakby oczekiwania, natomiast nie bierze się pod uwagę innych beneficjentów, którzy uczestniczą lub mogą uczestniczyć w podziale środków z tego budżetu. I tutaj mam żal. Mówiłem o tym na Społecznej Radzie Osób Niepełnosprawnych. Skoro jest tak mało tych organizacji, 5, 10, to dlaczego nie poświęcić godziny czasu przed tworzeniem tego budżetu i wysłuchać, jakie są potrzeby? Co roku jest ten problem podziału tych środków. I porównywanie jak gdyby poprzedniego roku. Poprzednio było 21 tysięcy, teraz jest 30 tysięcy. Te proporcjonalne zwiększenia następują. W tamtym roku, nie wiem, była jakaś propozycja, nie wiem czy to, bo już nie śledziłem tego, też jak gdyby propozycja radnego Kluski nie doszła do skutku, ale nie wiem, czy później chyba zostało w jakiś sposób to zrekompensowane, nie. Tak? I tak, no ale dobrze. Proszę też nie rozumieć, to znaczy tak, nikt nie mówił przecież panie radny Kluska tutaj, bo ja nie słyszałem takiej wypowiedzi, że to są pieniądze dla organizacji. Nie, nic takiego nie padło chyba. Ale proszę cofnąć taśmę i usłyszymy z wypowiedzi pani Dyrektor. No to ja nie, było tak cicho, mogłem nie... Organizacji. Dobrze. Nie, to jest oczywiste, że nie są to pieniądze dla organizacji, tylko to są pieniądze dla ludzi, którzy tych pieniędzy potrzebują. Poprzez funkcjonowanie tego typu organizacji często rodzice po prostu mogą z tego korzystać. Nie muszą wyjeżdżać do tych ośrodków, do tych, jak ja musiałem jeździć przez kilka lat do Wrocławia, bo tutaj nie miałem należytego wsparcia i pomocy z tego typu różnego rodzaju pomocy dla niepełnosprawnego dziecka. Dlatego to jest taka forma wsparcia
dla takiej organizacji, a także przede wszystkim pamiętajmy o tym, że ci, co tą pracę wykonują, to są osoby, które pracują społecznie, to po prostu wolontariusze i pamiętajcie też Państwo, że przede wszystkim oni myślą o szeroko pojętej pomocy dla tych ludzi. Przez moment myślałam, że mówimy o jakichś dwóch różnych grupach osób niepełnosprawnych. Proszę Państwa, jeżeli z wielkim szacunkiem do społeczników, oczywiście jestem za i chętnie pomagam, ale jeżeli jest pan radny Kluska, przedstawia, że może przyprowadzić 80 matek, to ja wydałam odmowę 451 osobom, które złożyły wnioski, i to wszystkie osoby, które się kwalifikowały do udzielenia pomocy, bo są osobami niepełnosprawnymi. Wśród takich osób są również matki z dziećmi, osoby kontynuujące naukę, osoby niepełnosprawne z lekkim, z umiarkowanym, ze znacznym, z tytułu narządu ruchu, z tytułu narządu słuchu i wielu innych. Nie licytujmy się, kto tutaj więcej, bo 3 PCPR, 3 stowarzyszenia, fundacje, wszyscy pracujemy na rzecz osób niepełnosprawnych. Jak zatem ostatecznie podzielono pieniądze? Na warsztaty terapii zajęciowej przeznaczono 370 tysięcy złotych, turnusy rehabilitacyjne 300 tysięcy. Kwota nieco ponad 16 tysięcy złotych sfinansuje zadania z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki. Z kolei na sprzęt rehabilitacyjny przeznaczono 404 tysiące złotych, a na likwidację barier architektonicznych i rehabilitację zawodową po 100 tysięcy złotych oraz dla organizacji pozarządowych 30 tysięcy. Kto jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę, kto się wstrzymał. Też nie widzę, tak? Czyli 18 jednogłośnie rada podjęła tę uchwałę, 18 radnych głosowało.